tysięcy polskich podmiotów działa w tej chwili na Ukrainie. Zdecydowana większość z nich to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak naprawdę wielkich gigantów praktycznie nie ma. Można wymienić tutaj PZU, można wymienić Credobank, który jest należy do PKO. Natomiast zdecydowana większość to są małe, często bardzo małe firmy, które większość tej wymiany handlowej prowadzą. Plusem takiego rozwiązania jest to, że tak naprawdę na te relacje gospodarcze polityka, jakby problemy, zaostrzenia, ochłodzenia w stosunkach dwustronnych wpływają w bardzo niewielkim stopniu. Też te firmy po prostu są poza takimi bieżącymi ewentualnymi konfliktami. Natomiast minusem takiego rozdrobnienia jest to, że wśród nie ma silnego lobby gospodarczego w Polsce, które byłoby zainteresowane Ukrainą, które byłoby, które łagodziłoby konflikty, które wpływałoby na władzę, żeby osiągnąć jakieś tam porozumienie. I tak naprawdę to samo jest prawda z ukraińskiej strony, co powoduje, że właśnie kwestie historyczne czy symboliczne mają większe znaczenie niż miałyby, gdyby tacy aktorzy, takie silne lobby istniały. Takim doskonałym przykładem, jak to może funkcjonować, są relacje rosyjsko-niemieckie, gdzie mimo oczywistej agresji ze strony Rosji i teoretycznie poparcia dla Ukrainy ze strony Niemiec, lobby biznesowe w Niemczech jest na tyle silne, że ciągle próbuje tą politykę i dosyć skutecznie moderować ze strony powrotu do business as usual z Rosją. Tutaj jest taki sam przykład, który też był wspomniany, Nord Stream 2, który z jednej strony jest, który jest pod płaszczykiem, że to jest projekt gospodarczy, natomiast de facto dla Niemiec on ma ogromne znaczenie gospodarcze. Natomiast jakby powoduje to, że duże koncerny są w stanie kreować politykę i zmniejszać ją niezależnie od, znaczy, aby więcej z wygodą dla siebie. Problemem polsko-ukraińskich relacji gospodarczych jest również głębokie załamanie, które zaczęło się w 2008 roku i z którego tak naprawdę z tego kryzysu, który został pogłębiony po Majdanie kryzysem na Ukrainie, tak naprawdę ciągle nie wyszliśmy. Ciągle znajdujemy się na etapie wymiany handlowej. W ubiegłym roku to było niecałe około 5 miliardów dolarów, podczas gdy w rekordowym 2008 to było 9 miliardów. Mimo rzeczywistych, w ciągu ostatnich dwóch lat, rzeczywistych bardzo, bardzo dużych wzrostów, bo i eksport, i import rośnie w tempie dwucyfrowym, to jest około 20%, ciągle do tego poprzedniego nie jesteśmy w stanie się zbliżyć. Problemem jest również niewykorzystane możliwości, które już wcześniej funkcjonowały, czyli na przykład giełda papierów wartościowych. Coś, co bardzo dynamicznie rozwijało się na początku 2000-tych lat, kiedy spółki ukraińskie, głównie z sektora rolno-spożywczego, debiutowały na giełdzie. W tej chwili, z racji znowuż kryzysu na Ukrainie, nie mamy nowych debiutów i tak naprawdę w najbliższych latach raczej wszystko wskazuje na to, że nie będzie tego. Powstaje pytanie, dlaczego jest tak słabo, jeśli wielokrotnie też to było mówione, Ukraina jest krajem o tak wielkim potencjale. Dlaczego ten potencjał nie jest realizowany? Szczególnie, że mamy
Mamy szkielet, który bardzo ułatwia współpracę, którym jest umowa stowarzyszeniowa i porozumienie o pogłębionej strefie wolnego handlu. Coś, co jakby niweluje do zera zdecydowaną większość ceł i bardzo ułatwia wymianę handlową. Coś, co ułatwiłoby zarówno dostęp polskich produktów do rynku ukraińskiego i vice versa. I tu niestety trzeba powiedzieć o głównych problemach Ukrainy z reformami, bo tak naprawdę nie można rozpatrywać relacji gospodarczych polsko-ukraińskich w oderwaniu od tego, co się dzieje na Ukrainie w polityce wewnętrznej. I przy czym nie mam na myśli tutaj absolutnie kwestii Donbasu, kwestii wojny, gdyż tak naprawdę to nie jest problem. I pamiętam też pracując w Kijowie, że po rewolucji godności był ogromny wzrost zainteresowania ze strony inwestorów, w tym polskich, ale także z innych krajów, i unijnych, i z USA, i z Azji. Jednak to zainteresowanie nie przełożyło się na realne inwestycje, ale przełożyło się w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu. I problem polega na tym, że Ukraina od 2014 roku, mimo przeprowadzenia bardzo dużej ilości reform, wciąż nie stworzyła klimatu inwestycyjnego wystarczającego do szerokiego zaangażowania zagranicznego kapitału. O reformach ukraińskich można rozmawiać bardzo długo. To nie jest tak, że jak często jakby w dyskusji wewnątrz Ukraińcy mówią, że nic nie zostało zrobione. To jest nieprawda. Natomiast jeżeli podsumować to jedną frazą, stan reform, to byłoby to wciąż za mało. I można wymienić kilka kluczowych kwestii, które muszą być rozwiązane, żeby rzeczywiście gospodarka zaczęła się rozwijać, z których najważniejszą jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wydawałoby się, że to nie jest bezpośrednio powiązane z gospodarką, natomiast problem polega na tym, że żaden inwestor nie przyjdzie na Ukrainę, jeżeli nie będzie miał zagwarantowane, że w przypadku jakiegokolwiek kłopotu będzie w stanie uzyskać sprawiedliwy wyrok w sądzie. Niestety w ukraińskich realiach nie jest to... Znaczy, kwestia sądownictwa jest jakby głównym problemem hamującym i rozwój wewnętrzny, gospodarczy Ukrainy, jak i napływ kapitału. Drugim problemem jest korupcja, aczkolwiek wydaje mi się, że ten problem nie jest aż tak ważny jak wymiar sprawiedliwości. Tym niemniej ogromny poziom korupcji powoduje, że mimo że Ukraina ma dużo atutów dla inwestora zagranicznego, tak, siłę roboczą wykształconą przy tym, powoduje na to, że koszty pozabiznesowe otwarcia nowego przedsiębiorstwa często są wyższe niż otwarcie takiego analogicznego przedsiębiorstwa w Polsce. I niestety znowuż po trzech latach, mimo pewnych postępów, mimo powołania Narodowego Biura Antykorupcyjnego, który stara się działać i walczyć z korupcją, wciąż tak naprawdę można powiedzieć, że zmieniło się bardzo niewiele, albo znowuż z rozmów z przedstawicielem biznesu wręcz można słyszeć często, że jest w tej chwili gorzej niż było za Janukowycza, kiedy ta korupcja była ogromna, ale przynajmniej była scentralizowana. W tej chwili jest rozproszona. I powoduje to, że często przedsiębiorstwa jakby nie są w stanie funkcjonować albo są blokowane na podstawie zupełnie absurdalnych zarzutów. To jest jeszcze kwestia na przykład Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która również szczególnie w ostatnich miesiącach bardzo aktywnie zajmuje się
pod pozorem walki z separatyzmem, ściąganiem haraczy z biznesu, w tym zagranicznym. Problem jest na przykład, który był w ubiegłym, na poprzednim panelu, wspomniana granica. Coś, co powoduje bardzo złej krwi w naszych stosunkach, natomiast również w dużej mierze piłka jest po ukraińskiej stronie. To jest jakby, oczywiście można stwierdzić, to jest prawdą, że tych przejść granicznych jest niezwykle mało, natomiast dałoby się usprawnić dosyć stosunkowo łatwo przepływ ludzi, natomiast wymagałoby to pewnej pracy ze strony Ukraińców, w szczególności zniesienia legalizacji samochodów, które są zarejestrowane w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale według ocen naszej Straży Granicznej, zresztą ambasador Szczyca też to potwierdził, 70% ruchu granicznego jest wytwarzane przez mrówki plus właścicieli aut, które są zarejestrowane w Polsce albo w krajach unijnych, które muszą co 5 albo co 10 dni opuszczać terytorium Ukrainy. I tak naprawdę pamiętam sytuację, kiedy był szczyt NATO w Warszawie, kiedy został zawieszony mały ruch graniczny. Kolej praktycznie nie było, ta granica była stosunkowo przejezdna. I znowuż, były pomysły ze strony ukraińskiej, jak rozwiązać to, wydzielenie jego osobnego pasa na przykład dla tych samochodów, natomiast no, mimo kilkunastu miesięcy od tego czasu niewiele zostało zrobione, bo jeszcze w zasadzie nic. I ostatnim takim punktem, który chciałbym zwrócić uwagę, który był również poprzednim panelem podniesiony, to jest współczesna emigracja ukraińska w Polsce. To jest temat do dyskusji, bo to jest i szansa, i wyzwanie dla obu krajów. Dla Polski praktycznie ze wszystkich środowisk biznesowych jest płynie jednoznaczny sygnał, że my potrzebujemy Ukraińców, potrzebujemy siły roboczej i potrzebujemy jeszcze więcej. Problem jest, który wykracza poza tematykę stricte gospodarczą, co należy zrobić jako państwo, żeby jak najłatwiej zintegrować tą imigrację i uniknąć antagonizowania, co trudno ocenić mi w tej chwili, bo nie widziałem żadnych szczegółowych badań, natomiast wydaje mi się, że jakby proces antagonizowania istnieje i on jest jakby nieunikniony, bo wydaje mi się, że w tak homogenicznym społeczeństwie jak Polska do tej pory napływ takiej dużej ilości obcych wywołuje naturalną reakcję, pewną reakcję. Natomiast emigracja też jest ogromnym problemem dla Ukrainy. Znaczy w tej chwili to jest wentyl bezpieczeństwa, który powoduje, że napięcia społeczne na Ukrainie są stosunkowo niewielkie. Też po prostu zawsze można wyjechać i zarobić więcej, utrzymać swoją rodzinę i tak dalej. Natomiast w perspektywie nawet średniookresowej dla Ukrainy to będzie ogromny problem, a dziura demokratyczna, która w tej chwili w ogóle coś, co my się spotykamy właśnie, że tak powiem, brzydko zatykamy naszą dziurę pracownikami z Ukrainy. Dla Ukrainy za kilkanaście lat będzie to ogromny problem. Tak więc podsumując, powtarzam, jakby ta ogromna dysproporcja w naszych stosunkach, to niewielkie znaczenie Ukrainy dla Polski pod względem gospodarczym, daje ogromną szansę na rozwój. Tak naprawdę, jeżeli Ukraina przeprowadziłaby reformę gospodarcze i nie tylko, bo jak wcześniej wspomniałem, kluczową dla rozwoju jest reforma wymiaru sprawiedliwości, potencjał wzrostu jest ogromny, biorąc pod uwagę rozmiar naszych krajów, sąsiedztwo,
Ukraina mogłaby stać się jednym z głównych partnerów Polski i nie tylko w wymianie handlowej, ale także inwestycyjnej. Natomiast dopóki to nie będzie zrobione, a no mam raczej dosyć sceptyczną ocenę co do szans na przeprowadzenie tych reform na Ukrainie w najbliższych latach, te stosunki będą dosyć będą bardzo ograniczone, co powoduje, że brak tego silnego lobby gospodarczego w Polsce i na Ukrainie powoduje, że bardzo łatwo naszymi stosunkami manipulować i bardzo łatwo spowodować, że kwestie, które są ważne, jak kwestie historyczne, robią się najważniejsze, jakby głównym tematem naszych relacji. Dziękuję. Dziękuję. Jedno pytanie będę zadawać w Finsi після drugiej doповіді. Do doповіді zapraszam. Zapraszam pan Daniel Szeligowski. Tak, przedstawiciel Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Spraw. I tak samo z osnowym питанням або основною проблематикою, якою хотілося б сьогодні обговорити, це є, ми почули, які є проблеми, ми почули, які є ризики стратегічної співпраці, які є недопрацювання України. Хотілося, щоб можна було звернути увагу на те, які перспективи і які напрямки співпраці польсько-української є перспективними і стратегічно важливими. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Ja pierwszy raz jestem uczestnikiem tej konferencji, a także ja zawodnik i znawca protest, co ja ręczę za peredowcym historia ta polityka. To dla mnie duże, składne zadanie, bo po pierwsze, jak mówię, to ekonomicznie wnosne, a wszystkie takie zależy się u męża polityki, a po drugie, jak mówię, tak, że doktor Burak wyruszył zaprosić mnie także na następną rację. Ja będę używać polską i mowę, obiecuję, że będę mówił krótko i rzeczywiście postaram się powiedzieć coś na temat tych perspektyw. Wiele razy zastanawiam się, jaką rolę odgrywają stosunki gospodarcze w relacjach polsko-ukraińskich. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że ważną, bo pełnomocnik do spraw reform, który jest w Polsce, do spraw reform na Ukrainie, który jest w Polsce, jest umocowany w Ministerstwie Finansów. Jest kilka ciekawych inicjatyw polsko-ukraińskich. Z jednej strony mamy kredyt, który został udzielony przez Polskę Ukrainę na rozwój infrastruktury transgranicznej. To jest kredyt w kwocie 100 milionów euro. Niedawno zostały podpisane pierwsze umowy. Mieliśmy też umowę między Narodowym Bankiem Polskim i Narodowym Bankiem Ukrainy, tak zwany swap walutowy, czyli wymiana złotówek na hrywny, żeby pomóc bankowi ukraińskiemu w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu rezerw walutowych, co się przekłada oczywiście na stabilność kursu hrywny. Mamy też ten ciekawy przykład, czy też eksperyment polskich menedżerów na Ukrainie, co prawda z Jehowocie Walczu, ale prezesem Transgazu został następny Polak, więc w jakiś sposób jest to wszystko kontynuowane. Ale tak jak tutaj też słyszeliśmy z ósmego przedmówcy, coś w tych stosunkach gospodarczych nie gra i na pewno wszystko nie jest dobrze. Kilka takich założeń, które ja sobie przyjąłem, kierunki, w jakich będą się rozwijały polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze w przyszłości. Więc po pierwsze, to jest moje oczekiwanie, że ta zmiana strukturalna w ukraińskiej gospodarce, którą zapoczątkowała agresja rosyjska, ta zmiana będzie przebiegała bardzo powoli. W następnych latach będziemy mieli dalej dużą zależność Ukrainy od eksportu nieprzetworzonych surowców, a z drugiej strony będziemy mieli import wysokich technologii na Ukrainę, co będzie negatywnie akurat wpływało na ukraiński bilans handlowy. Drugim założeniem, wydaje mi się, jest to, że reformy na Ukrainie, reformy gospodarcze też będą przebiegały bardzo powoli, a może być może nawet zostaną w niedługim czasie całkiem wyhamowane. To wynika z tego, że już na bardzo wysokie obroty wchodzi kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, mimo że powinno się to być dopiero w roku 2019, ta kampania już trwa.
Również dlatego, że Ukraina zamierza odchodzić od współpracy z instytucjami międzynarodowymi, a zamierza raczej wypuścić obligacje, co pozwoliłoby spłacić dług w latach. Przede wszystkim chodzi o rok 2019, to jest prawie 9, około szacunki 8-9 miliardów dolarów, a to jest ten rok, kiedy powinny się odbyć wybory parlamentarne i prezydenckie, więc bardzo trudny rok dla Ukrainy. Jeżeli odejdzie od współpracy z instytucjami międzynarodowymi, no to zmniejszy się presja na przeprowadzanie tych reform. Stąd moje założenie. Założenie trzecie, że będziemy mieli, nie dojdzie oczywiście przez kilka najbliższych lat do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, natomiast będziemy mieli stopniową integrację Ukrainy z rynkiem europejskim. Tutaj chyba chciałbym rozszerzyć właśnie ten wątek, a więc po pierwsze kluczowe będzie wdrażanie tych postanowień umowy stowarzyszeniowej przez Ukrainę. Tu będzie problem wynikający z tego, że po pierwsze Ukraina już zalega z wdrażaniem tych postanowień, będzie zalegała nadal, dlatego że są bardzo silne interesy oligarchiczne, grupy interesów, które raczej sprzeciwiają się tym reformom, tym zmianom, to będzie oczywiście kontynuowane. Druga kwestia, też bardzo interesująca, to będzie konflikt interesów między Polską i Ukrainą. To jest oczywiście rzecz naturalna, bo gdy ukraińskie produkty będą coraz mocniej wchodzić na rynek europejski, to będą konkurować z produktami polskimi. Przykład mieliśmy niedawno, gdy Polacy powiedzieli się przeciw zwiększeniu pewnych kwot na produkty ukraińskie, na import produktów ukraińskich na rynek europejski. Trzecia kwestia to jest problem takiego podejścia Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, polegającego na takim ciągłym negocjowaniu nowych preferencji handlowych z Unią Europejską. To mniej więcej polega na tym, że jeszcze nie skończyliśmy jednego procesu negocjacji, a już rozpoczynamy następny. To jest bardzo źle widziane w Brukseli, to bardzo irytuje. I irytuje również dlatego, że te produkty, o które chodzi w stronie ukraińskiej, to nie chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, tylko jakby jest świadomość w Brukseli, że dobrze nie pana poszuka do sprzedaży większej ilości drobiu, wiąże się tylko i wyłącznie z wykorzystaniem całej kwoty przez jedno duże przedsiębiorstwo, nie przez inne przedsiębiorstwa. Dlatego też ta integracja Ukrainy z rynkiem europejskim będzie przebiegała, wydaje mi się, sektorowo. I ten pomysł, który pojawił się w ostatnim czasie, on jest podnoszony coraz śmielej przez władze ukraińskie, ale on też pojawił się w Polsce, który uważam, że jest bardzo szkodliwy i nie ma racji bytu tak naprawdę, to jest zawarcie unii celnej między Ukrainą a Unią Europejską. Z ekonomicznego punktu widzenia jest jednak niestety dla mnie zupełnie niezrozumiały pomysł, dlatego że on ograniczy manewry strony ukraińskiej. Nie wejdzie w życie dlatego, że taka ekspertyza już leży na biurku pani kanclerz Angeli Merkel i Niemcy są świadomi jakby skutków tej umowy. Sprzeciwiają się temu. Były badania prowadzone na Ukrainie przez Niemców i w zasadzie decyzja już jest podjęta. Nie wiem, to powoływanie się na przykład turecki, który Ukraina stara się w pewnym sensie podnosić, że to jest jakiś krok do członkostwa, wydaje mi się, że to jest przykład nietrafiony, dlatego że unia celna między Turcją a Unią Europejską, jak dzisiaj wiemy, chyba nie spełniła swojego zadania, a raczej Turcy chcieliby renegocjacji tej umowy i dostosowania go do nowych warunków. Dlatego też kilka takich kierunków, w których Polska może współpracować z Ukrainą, wprowadzając niejako w pewnych sektorach Ukrainę na ten rynek europejski. No, przede wszystkim trzeba korzystać z tych funduszy, które są obecnie, a nie jest to wykorzystywane. Przede wszystkim chodzi o infrastrukturę, bo mamy duży plan inwestycyjny, który wprowadzony przez pana Junckera. Te środki można wykorzystywać również poza granicami Unii Europejskiej. To mogłoby być wykorzystane przez Polskę i Ukrainę, też przez polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa. Mamy też środki z współpracy transgranicznej. Te środki też mogłyby być przeznaczone na chociażby rozbudowę infrastruktury. No i ten napływ inwestycyjny jest kluczowy z tego powodu, że o ile ta deoligarchizacja, czy też walka z oligarchami, z ich pozycją na rynku ukraińskim jest problematyczna, czy też napotyka na wiele przeszkód, o tyle te inwestycje ograniczają im troszeczkę pole manewru. A świetny przykład to, jeśli Państwo zwrócą uwagę na ceny, jakie Pomorski proponuje na przekaz, na swoje loty po tym, gdy otworzył się rynek i weszły tanie linie lotnicze, został po prostu zmuszony do tego, żeby te ceny znacząco obniżyć.
Jest też pomysł, który jest obecnie podnoszony przez Litwę, on się pojawił przed szczytem Partnerstwa Wschodniego jesienią, czyli tak zwany plan Marszala dla Ukrainy, żeby przeznaczyć około 3% unijnego budżetu na pomoc Ukrainie. Wydaje mi się, że też nie jest, że ta perspektywa jest mało realna, aby państwa unijne zdecydowały się coś takiego wdrożyć. Natomiast ten potencjał, gdzie wydaje mi się, polsko-ukraińska współpraca mogłaby dobrze kwitnąć i na pewno rola Polski jest ważna, to jest pewna reforma inicjatywy Partnerstwa Wschodniego przez pryzmat właśnie taki gospodarczy. Coś, co wydaje mi się bardzo ciekawą perspektywą, to jest wprowadzenie, czy też przyjęcie tak zwanych nowych kryteriów kopenhaskich. Czyli próba zrobienia jednak Partnerstwa Wschodniego dwóch prędkości, które i tak w zasadzie już obecnie działa na takich zasadach, zaproponowanie państwom, które chciałyby się integrować szerzej z rynkiem unijnym, dodatkowe możliwości, ale nie oczywiście na zasadzie, mówiąc kolokwialnie, nie za piękne oczy, tylko za coś. Ustanowienie bardzo jasnych kryteriów, takie kryteria jak miała chociażby Polska i inne państwa, które wchodziły do Unii Europejskiej. Takie kryteria są obiektywne, nie można ich jakoś naciągnąć, no chyba że manipulując sprawozdawczością, ale tego raczej byśmy nie zakładali. Trzy chyba płaszczyzny, które sobie pozwoliłem wybrać, gdzie jest bardzo duży potencjał współpracy z Ukrainą, to jest przede wszystkim handel, mimo że rzeczywiście w ostatnich latach te obroty handlowe są coraz większe, potencjał jest bardzo duży. Nie mamy dużego nasycenia ukraińskimi towarami ani na rynku polskim, ani na rynku ukraińskim. Są specjalne wyliczenia strony ukraińskiej. Jeżeli na nie się powołamy, to okaże się, że ukraińskie produkty są obecne około 1/3 rynku unijnego, czyli 2/3 pozostają jeszcze do wykorzystania. To również dotyczy tych najbardziej ważnych z punktu widzenia ukraińskiego produktu, czyli chociażby sektor rolno-spożywczy czy sektor metalurgiczny. Ale tutaj jest jedno wyzwanie, a może ryzyko dla strony ukraińskiej, bo ten wzrost wymiany handlowej z Unią Europejską to w pewnym sensie już uzależnienie eksportu od rynku unijnego, niesie takie zagrożenie, że jeżeli dojdzie do pewnego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, to będzie się negatywnie też odbijało na rynku ukraińskim. Jednak Ukraina będzie musiała myśleć o tym, żeby coraz mocniej wchodzić również na inne rynki, nie tylko na rynek europejski. Zwłaszcza, że chociażby eksport tej produkcji rolno-spożywczej dużo lepsze perspektywy ma na rynkach takich jak Indie, Chiny, Bangladesz, czy też chodzi o te miejsca na świecie, gdzie populacja dramatycznie wzrasta, tam Ukraina mogłaby na pewno szukać takich perspektyw. Drugi sektor, który pozwoliłem sobie wybrać, on pojawia się chyba coraz częściej bardzo dobrze, to jest właśnie infrastruktura transgraniczna, czy też generalnie połączenie systemu transportowego Ukrainy z tym europejskim. To jest nie tylko rozbudowa polsko-ukraińskiej infrastruktury granicznej, ale też połączenie Ukrainy do magistrali, czy może tutaj brakuje odpowiedniego słowa, do drogi Via Carpatia, która będzie przebiegała z północy na południe. Będziemy mieli tam przynajmniej planowane jest pewne odgałęzienie z Lublina w stronę Kijowa, czy też z Rzeszowa w stronę Lwowa, później na południe do Bukaresztu. To jest też ważne z ukraińskiego punktu widzenia, dlatego że większość eksportu z Ukrainy do Unii Europejskiej odbywa się drogą kolejową, natomiast w drugą stronę, czyli import z Unii Europejskiej na Ukrainę drogą samochodową. Tutaj pojawia się rzeczywiście kwestia tych przejść granicznych, czyli niewystarczającej ilości. To nie chodzi tylko i wyłącznie o przejścia graniczne przeznaczone do przepływu osób, ale również do przepływu towarów, czyli przejść kolejowych i drogowych, gdzie mogłyby przeprawiać się ciężarówki z odpowiednią ilością towarów. Jeżeli popatrzymy na granicę polsko-ukraińską, to tam mniej więcej tych przejść mamy tyle samo, ile łącznie Ukraina ma ze Słowacją i Węgrami. Chociaż ta granica jest dwa razy krótsza, łącznie z Słowacją i Węgrami, niż Ukraina ma to z Polską. Natomiast rozbudowa, czy też budowa większej ilości przejść granicznych łączy się z tym, że trzeba będzie do nich dobudować drogi, których obecnie tam nie ma. A do niektórych przejść granicznych, które są, prowadzą drogi gruntowe. Trudno więc oczekiwać, żeby takie przejścia były wykorzystywane w transporcie towarowym. Chyba też ciekawą opcją byłoby
zwiększenie jakiegoś takiego potencjału Przemyśla, to jest też szansa dla tej części Polski i dla tego miasta, usprawnienie połączeń Przemyśla z Krakowem i Wrocławiem oraz z Warszawą w związku z tym nowym pociągiem, tak, czy też nową szansą transportu z Przemyśla w stronę Kijowa, bo są dwa pociągi i rzeczywiście to ilość osób, które z niego korzystają, jest bardzo, bardzo duża. Do tego można wykorzystać rzecz jasna środki chociażby ze współpracy transgranicznej czy też unijnej. Mamy ten przykład, kiedy środki unijne są wykorzystywane na pograniczu mołdawsko-ukraińskim. Z tych środków unijnych została sfinansowana wspólna kontrola graniczna, tak więc jest to możliwe, żeby wykorzystać również na granicę polsko-ukraińskiej, natomiast wiąże się to też z pewną koniecznością udzielenia zgody politycznej przez stronę ukraińską, żeby nie było już takich przypadków, że pomiędzy ukraińskim przejściem, czy też pomiędzy ukraińską kontrolą celną, polską kontrolą celną, ciężarówki z materiałami budowlanymi nagle stają się ciężarówkami z papierosami, bo takie przypadki niestety mamy. I trzecia kwestia to jest kwestia tych pracowników ukraińskich w Polsce, o których też już wiele mówiono. W ubiegłym roku to był 1 250 000 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Tak naprawdę nie wiemy, ilu tych Ukraińców dokładnie w Polsce jest. Szacunki mówią, że obecnie może być nawet 1 milion, dlatego że to bardzo szybko wzrasta. Jest też pewna zmiana, więc mamy coraz częściej ludzi z centrum i wschodniej Ukrainy, już nie tylko z zachodniej. Kluczową kwestią tutaj to już nie jest tylko wkład Ukraińców w polski rynek pracy, ale to, co Ukraińcy wysyłają z Polski na Ukrainę. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na liczbę z tego roku, ten dramatyczny, to już bardzo duży wzrost. Proszę Państwa, to jest prawie 4% PKB Ukrainy. To są takie wielkości odpowiadające mniej więcej napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych łącznie na Ukrainę. To bardzo często jest podnoszone, że polskie inwestycje na Ukrainie są niewielkie, ale warto pamiętać o tym, że te środki, które są przesyłane z Polski na Ukrainę, to jest już mniej więcej taka równowartość. Chyba ja bym w tym momencie zakończył. To było tylko takie krótkie przemyślenia, natomiast mam nadzieję, że ewentualnej dyskusji możemy więcej na ten temat porozmawiać. Dziękuję. Obecnie gospodarka, może inaczej, państwo dokłada w tym roku około 55% do emerytur, które są wypłacane do tych emerytur solidarnościowych. I praktycznie według symulacji finansistów w ciągu 2 lat państwo stanie się bankrutem z tego powodu, że nawet te fundusze, że tak powiem, nawet te minimalne emerytury w wysokości tam 1300 czy 1400 hrywien, które aktualnie siły dostają, państwa nie będzie na to stać. Mam pytanie, macie Państwo wiedzę, czy coś się w tej sprawie dzieje? Jeżeli tak, to byłbym wdzięczny za odpowiedź. Оскільки немає сьогодні, на жаль, представників з української сторони, що можна зазначити в тому аспекті, то однозначно, що реформа, пенсійна реформа в Україні проходить складно, неоднозначно, і те, що на одного працюючого припадає на даний час, якщо можна так сказати, 1,4 пенсіонера в Україні, це насправді є проблемою. Пенсійна реформа впроваджується поступово, але, на жаль, на даний час існують проблеми, невирішені проблеми. Але однозначно можна говорити про необхідність розвитку виробництва, про зріст ВВП і тоді про розвиток нових підприємств, і тоді можна говорити про те, що робочі місця, що вихід з однозначно з тіньової економіки для того, щоб збільшувати доходи від працюючих працівників. Bo z tego, co śledziłem ten temat w pracach w Wierchownej Radzie, to była ustawa, o ile dobrze pamiętam, 4608 albo 6804,
której były już osnowy przygotowane do wprowadzenia drugiego funduszu emerytalnego pod naciskiem instytucji finansowych zagranicznych, które wręcz zagroziły Ukrainie, że nie dostanie żadnych kredytów, jeżeli to nie ruszy. I to samo dotyczyło uwolnienia obrotu ziemią. Najwyższy rynk, reforma emerytalna jest w tej chwili, tak jak Pan mówił, przygotowana, złożona w Radzie Najwyższej i jesienią prawdopodobnie zostanie przegłosowana. Tak, jest to jeden z głównych wymogów Międzynarodowego Funduszu Walutowego do udzielania kolejnej transzy. Założenie reformy główne to jest nie tyle podwyższenie wieku emerytalnego, bo na chwilę obecną nie jest to niezbędne, natomiast wydłużenie minimalnego stażu pracy, który upoważnia do otrzymywania emerytur. I faktycznie na Ukrainie te proporcje między liczbą pracujących i emerytów jakby są całkowicie zaburzone, one są niemożliwe do utrzymania. Co powoduje, jest jeszcze pogłębiane właśnie przez, po pierwsze, przez pracę na czarnym rynku, przez emigrację, kiedy się faktycznie tych lat pracy przepracowanych na Ukrainie się nie ma wystarczającej ilości, natomiast potem pewnie się uzyskuje tego starego systemu. I to jest rzeczywiście jeden z głównych warunków funduszu walutowego, ale to każdy, kto się zajmuje finansami, budżetem państwa, to widzi, że jakby to w perspektywie kilkunastu lat jest jakby całkowicie nie do utrzymania. W tej chwili w ubiegłym roku deficyt funduszu emerytalnego to było 6,5% PKB. To jest jakby ogromne środki. Główny problem jest taki, tak naprawdę ukraińska polityka i populizm. Zbliża się kampania wyborcza, to znaczy wybory są dopiero za półtora roku, natomiast kampania już nabiera obrotów i ta kwestia no jest jakby jednak nośna społecznie, no jest podchwytywana przez wielu polityków Ukrainy, przeciwników tej reformy. Natomiast bez jej przeprowadzenia po prostu finanse publiczne się zlecą to w perspektywie kilku lat. Wiecie Państwo, przyleciałem we wtorek do Lwowa, postanowiłem zrobić sobie taki eksperyment. Kupując usługi, zachodząc do sklepu, płacąc w hotelu i tak dalej. Więc zrobiłem 16 operacji, tak powiem, finansowej. W jednym wypadku dostałem tylko kasowy czek. W trzech wypadkach popatrzono na mnie jak na wariata, jeżeli spytałem. Ja nie mam żadnego dokumentu, że dokonałem zakupu. Może ten towar nie będzie odpowiedniej jakości, nie będę miał podstawy, żeby go nawet reklamować. To popatrzono na mnie jak na człowieka z innej planety. I reasumując, wydaje mi się, że ponieważ Ukrainę znam już dosyć długo, że z powrotem wrócił proces jak w latach 90., gdzie praktycznie rzecz biorąc 70% pieniędzy kręci się pod stołem, jak to się mówi, czarnych pieniędzy. I państwo nie ma praktycznie z czego świadczyć usług społecznych, do których jest powołane. Ja panie, to już chyba pytanie jest powiązane nieduże, bo jeśli pensyjna reforma zabezpieczyć необхідність jakąś minimalną, a to dosyć taki wielki 25 років staż, то вихід з тіньової економіки, тіньової заробітних плат, я думаю, буде ну сам по собі, оскільки людині потрібен буде трудовий стаж і працювати вже, скажімо, неофіційно буде невигідно. Grzegorz Biedroń, przewodniczący Komisji Rozwoju Województwa Małopolskiego. Odnośnie tego wątku, no, system emerytalny jak na razie, to system polski emerytalny jest ratowany przez Ukraińców, ponieważ ZUS już zauważa, że coraz większa, lawinowo narasta wpłata na polskie emerytury przez Ukraińców, którzy w Polsce pracują. I no, polscy politycy też otwarcie mówią, że przyjazd pracowników z Ukrainy z kolei rozwiąże problemy demograficzne Polski, powodując większe problemy demograficzne Ukrainy i większe problemy finansowe systemu
emerytalnego ukraińskiego, czyli wracamy do tego, o czym była mowa, czyli ja byłbym zwolennikiem, nie ode mnie to zależy, planu Marshalla, o którym mówią Litwini dla Ukrainy, bo taka sytuacja, kiedy pogłębia się przepaść rozwojowa między krajami bałtyckimi, Polską a Ukrainą, czy Ukrainą a Rosją, jest nie do utrzymania na dalszą metę. I mówiąc o współpracy naszych państw, bo dzisiaj o tym było wiele mowy, za mało mówimy o randze Ukrainy dla Europy, również dla Niemiec, również dla, wszystkim dla Polski. Przed kryzysem, przed agresją Rosji w Donbasie, Ukraina już wchodziła do pierwszej dziesiątki polskich partnerów gospodarczych i jak gdyby coraz większą rolę by w tym zakresie odegrała. W Polsce są pewne mity, wszędzie są mity, w Polsce są mity o na przykład, tak samo jak w Niemczech, o roli Rosji dla gospodarki, dla eksportu. My mamy ogromne problemy z eksportem do Rosji i jeżeli te tendencje się utrzymają, to Rosja wypadnie z pierwszej dziesiątki polskich partnerów, jeżeli chodzi o eksport polskich produktów. I przekonując społeczeństwo polskie i niemieckie, więcej trzeba mówić o tym, jak ważna jest nie tylko pomoc, bo pomoc się kojarzy z wydatkowaniem środków, tylko to jest w interesie obywateli polskich, niemieckich, żeby ta współpraca gospodarcza była o wiele mocniejsza między naszymi państwami. I mówiąc też o polskiej polityce, bo to jest wiele osób, które na tej sali, które w jakiś sposób też wpływają na politykę polskiego rządu, powoli my się musimy też przygotowywać, mając pewne ambicje jako Polska, że kraj, który chce mieć ambicje w Europie, musi w coraz większej mierze też uczestniczyć w bezpośredniej pomocy gospodarczej, co w Polsce jest bardzo niepopularne, bo my sami w Polsce uważamy się jeszcze troszkę za kraj, który ma dostawać pieniądze, natomiast aktywnej polityki nie można prowadzić bez przekazywania pieniędzy. Tak robiły kraje zachodnie przez dziesiątki lat i musimy na to polskie społeczeństwo przygotować, żeby politycy nie przegrywali wyborów, dlatego że na przykład przekażą środki na pomoc dla Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę między Polską i Ukrainą, ja jeszcze przypomnę, że jak na razie to ostatnie rządy i prezydent Ukrainy generalnie zatrudnia na różnych funkcjach przedstawicieli polskiej opozycji, która jest w gwałtownym konflikcie z polskim rządem. Czyli to też jest kolejna blokada personalna, jeżeli się jak gdyby na funkcje, które, od których zależy współpraca z Polską, daje przeciwników polskiego rządu. Dziękuję. Trzeba mieć powody, nie ma. Tak. To jest pani opinia. Ja bardzo krótko się mogę powiedzieć do tego komentarza, który mam tutaj, do tych kwestii, które mam wspomniał. Znaczy, po pierwsze, ten plan Marshalla i duża ilość inwestycji dla Ukrainy, nie wiem, czy to jest potrzebne, dlatego że ta ilość inwestycji, która napływa na Ukrainę już obecnie jest ogromna, natomiast Ukraińcy nie mają zdolności instytucjonalnej do tego, żeby tych pieniędzy wykorzystać. Ja nie wiem, czy nawet jeszcze większej ilości pieniędzy cokolwiek zmieni. Po prostu trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Nie ma na Ukrainie projektów, jeżeli są pieniądze. Strona ukraińska nie przedstawia konkretnych projektów, gdzie te pieniądze można by było zainwestować. Co do tego planu Marshalla, pozostaję sceptyczny. Ja jestem zwolennikiem wsparcia Polski dla ukraińskiej gospodarki, ale to też ma dwie strony, bo później będziemy mieli sytuację, gdy zagraniczny inwestor będzie się zastanawiał, czy fabryka może być ulokowana pod Lwowem, czy pod Rzeszowem, jeżeli granica będzie przejezdna, a klimat będzie porównywalny, koszty pracy będą tańsze na Ukrainie, no to też są pewne zagrożenia dla Polski. Także raz jeszcze wrócę do tej kwestii, że to też będzie konflikt interesów gospodarczych między Polską i Ukrainą. Im bardziej ukraińska gospodarka będzie rosła, tym ten konflikt będzie narastał też. Дякую. Буквально коротка репліка, оскільки я не економіст, зразу зроблю ремарку. Але оскільки зачепилися питання, які ми стикаємося просто фактично по життю, то хочу сказати першу ремарочку. Прошу панства дуже добре розуміти, що тут не є якась дика держава, тільки панство, в якому нема парагону. То є нормальна реакція, в якому зазвичай перукарі в звичайному магазині, якщо не автоматично, то при першому зверненні ви парагон отримаєте. Це перше. Друге, хотілося б мені чітко, щоб ми розуміли, що коли ми говоримо власне про співпрацю, бо в нас тема співпраці україно-польської,
то, щоб не складалося, мені видається таке перше враження, що цієї, зокрема, економічної співпраці потребує лише Україна. Бо мені видається, що ситуація наразі є такою, що ця, зокрема, економічна співпраця, вона є взаємопроникною, тому що так само польська економіка, давайте погодимося, мала би трішки інші параметри, якби не було тих самих працівників з України, або тих самих людей, які приїжджають на закупи до Польщі. Це елементарні речі побутового рівня, якими і оця власне, оцей паритетність і взаємозв'язок ми повинні обов'язково пам'ятати. Chciałbym odnieść się jeszcze do kilku uwag, tym razem z pozycji badacza akademickiego, a nie doradcy ministra. Bardzo bym gorąco chciał poprzeć głos, który tutaj przed chwilą pan wygłosił, uzupełniając go może jeszcze o taką uwagę, że tak w Polsce, jak i w innych krajach, przede wszystkim celem klasy politycznej jest utrzymanie się u władzy i wygranie kolejnych wyborów. I to, co pan powiedział odnośnie do konieczności utrzymania, czy zbudowania raczej dopiero, zgody obywateli polskich na spożytkowywanie funduszy publicznych na rzecz aktywnej polityki zagranicznej, czyli po prostu także wydatkowania jej jako fundusze pomocowe, jest rzeczywiście pilnym zadaniem i trudnym będzie do wykonania. Chciałbym też poprzeć to, co pan przed chwilą powiedział o istotnym znaczeniu zdolności do absorpcji funduszy. Podam tutaj przykład bardzo drastyczny. Wyobraźcie sobie państwo, bo to rzadko kto sobie uświadamia, że między rokiem 1989 a 1997 największą pomoc na głowę mieszkańca z Unii Europejskiej otrzymała Albania ze znanym skutkiem rozpadu struktur państwowych właśnie w 1997 roku. I to jest kolejny element, który trzeba koniecznie brać pod uwagę. Pozwolę sobie jeszcze podkreślić także to, co tu powinno wyraźnie wybrzmieć, a mianowicie kwestię imigracji ukraińskiej w Polsce, która wbrew temu, co tu już zostało powiedziane przy poprzedniej sesji, jest pokazywana właśnie jako przykład pozytywnej integracji, przeciwstawiana zagrożeniu imigrantów z południa. Obraz czy stereotyp tworzony przez najwyższych urzędników państwowych polskich w odniesieniu do imigrantów ukraińskich jest pozytywny w kontrapunkcie do negatywnego obrazu imigrantów z południa. I ostatnia informacja, ważna, choć smutna, a ona zwykle umyka uwadze, ponieważ ten akt polityczny nie powstał w kontekście Ukrainy, a faktycznie koniec gry jest taki, że dotyczy Ukrainy i tylko Ukrainy. A mianowicie w roku 2007, w trakcie negocjacji, czy początku negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską, Francja dla zablokowania procesu akcesji Turcji przyjęła do swojej konstytucji artykuł 83 z wymogiem, że każde kolejne państwo wchodzące do Unii Europejskiej, jego traktat akcesyjny musi być ratyfikowany w drodze referendum we Francji. Później pod naciskiem Niemiec uchyliła ten artykuł, wychodząc z założenia, że prawo nie działa wstecz, a ponieważ Turcja była zaproszona wcześniej, więc Turcji to nie dotyczy. Ten 5-procentowy próg został ustalony po to, żeby móc przyjąć bez referendum Chorwację, bo jej ludność ma mniej niż 5% ludności Unii Europejskiej. Efekt ostateczny tej gry politycznej jest taki, że według stanu prawnego francuskiego na dziś ewentualna, oczywiście to nie jest temat bieżący, ale ewentualna akcesja Ukrainy będzie blokowana przez wymóg referendum we Francji, a nikt nie ma chyba złudzeń co do tego, jaki byłby wynik konsultacji ogólnospołecznej w tym zakresie. W związku z czym o tym też powinniśmy pamiętać, jest to dosyć twarda bariera, wytworzona bez intencji, ale z takim właśnie skutkiem. Dziękuję. Tutaj tylko mam uzupełnienie, jeżeli chodzi o dane i faktograficzne. Gotówkowy obrót w szarej strefie jest określany przez analityków Vox Ukraine na 30%. Absolutnie nie mogę się zgodzić, że to jest 70%. I ten procent cały czas się systematycznie zmniejsza również poprzez zmiany wymogów systemu bankowego, który wymaga coraz częściej dokumentów potwierdzających konkretne źródło dochodu i pieniędzy, które się mielą w tym systemie bankowym. To są to regulacje Narodowego Banku Ukrainy nałożone tutaj na większość instytucji finansowych działających na rynku. I w sumie to tyle takich uzupełnień faktograficznych, jeżeli chodzi o ścisłe dane. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co my jako Polska, jak my możemy pomagać, co możemy zrobić, też powiem o tym, co już jest robione.
należy szkolić, szkolić, jeszcze raz szkolić, bo chodzi o to, żeby podnieść tą umiejętność absorpcji środków, bo nawet jeżeli my podniesiemy fundusze, to trzeba jeszcze oczywiście umieć je wydać, ja się bardzo z tym zgadzam, z tą uwagą. I to, co Polska robi, robi właściwie od dawna i robi coraz więcej i będzie robiła, mam nadzieję, to przede wszystkim szkoli, szkoli samorządowców, szkoli cały czas pracowników merytorycznych, samorządu terytorialnego różnych szczebli i mam nadzieję, że ta wiedza zostanie i ona jest już pożytkowana. Ona jest pożytkowana przy tworzeniu strategii rozwoju regionalnego, przy strategii rozwoju miast, przy tworzeniu budżetów partycypacyjnych. Ta wiedza jest wykorzystywana na wielu szczeblach. I jakby to nie jest jedyna rzecz, jaką Polska robi na szczeblu państwowym i niepaństwowym. I to w sumie tyle z mojej strony, a nie tak ze strony ambasadorstwa. Dziękuję. Шановні колеги, ну, по-перше, дуже все цікаво і дуже чітко розставлені акценти, проблеми, бо дійсно без економічної співпраці наша безпекова і геополітична дещо відривається. Але в мене є дуже просте і конкретне питання до наших польських колег. Чи не маєте ви інформації, як щодо ефективності використання європейських коштів в фонді Євросоюзу, коштів, які виділяються на Східне партнерство, щодо розвитку транскордонного співробітництва, зокрема регіону, єврорегіону Карпати, і, зокрема, щодо розбудови нових пропускних пунктів. Бо це величезна проблема, ну, зокрема, і вже років 25 йдеться про те, що треба побудувати між Підкарпатське воєводство і Закарпатська область. Ну і ще у Львівській, Волинській теж потрібні нові пункти. Отже, в мене питання до колег польських. Як ефективно використовуються кошти Євросоюзу саме на цю справу? Дякую. Я просто коротко, пане професорові, відповідь. Не знаю жодних даних. Вім тільки, що са те środки, можна їх використати, і Україна їх використовує, але не використовує їх на співпраці з Польською. І подам тим приклад співпраці українсько-молдавської. Być może się mylę, ale jest jeszcze jedno przejście, które jest zbudowane ze środków unijnych, to jest dokładnie Europejski Instrument Sąsiedztwa w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, to jest albo przejście Ukrainy z Rumunią, albo z Węgrami. Ale być może się mylę, w tym przypadku na pewno jest tam takie przejście budowane z tych środków. Dziękuję. Można tu na mowę? Jeszcze chciałem odpowiedzieć tutaj na to pytanie. Sekunda, dobra. Pytam pan Eurorepresentantów, którego jestem członkiem stowarzyszenia, więc od pewnego czasu Eurorepresentantów jest instytucją zarządzającą programem Polska - Ukraina. W tej chwili jest to praktycznie jedyny program, który finansuje wspólne projekty polsko-ukraińskie, transgraniczne i jest zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego de facto, a pośrednio przez Centrum Projektów Europejskich. I dzisiaj prawdopodobnie dojedzie dyrektor tego centrum, pan Leszek Buller, a jeśli nie, to jest złożona obietnica, że w najbliższym czasie w Iwano-Frankiwsku będą zorganizowane właśnie przez to Centrum Projektów Europejskich warsztaty projektowe, gdzie przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania środków na nowe projekty, wielkości tych środków, no i cała procedura, jaką trzeba spełnić. Tyle co do odpowiedzi. Oddaję głos koledze. Я би хотів віднестися до того, що сказав пан Славомір Матушак, і хочу сказати, що я вас зараз з кухні вже тримані. Я хотів сказати відносно того, чи є імміграція до Польщі так званим вектором безпеки. Ну, можу сказати, що, на жаль, ні.
А зараз імміграція до Польщі, інших країн Європи є загрозою для економіки України. Ми вже відчуваємо дефіцит кадрів будівельників, водіїв. Ну, програмісти, на щастя, працюють у нас, а не фірми, які знаходяться за кордоном. Таким чином, це створює ситуацію всередині країни, яка, власне, будує певні диспропорції економічні. Скажімо, приходить молодий чоловік в фірму і каже, якщо мені дасте 20 тисяч гривень на місяць, то я буду вчитися професії зварювання. В той час, коли, скажімо, професор заробляє менше 10 тисяч гривень на місяць. І це виходить з того, що, ну, згідно з певними міфами, можна виїхати до Польщі і практично нічого не роблячи, заробляти там 2,5-3 тисячі злотих. Таким чином, це є проблема, яка значною мірою ускладнює розвиток певних територій, зокрема тих, що розташовані недалеко від польського кордону. Біда полягає в тому, як на мою думку, що, на жаль, по обидва боки кордону, обидва уряди погодилися на тому, що так званий малий прикордонний рух абсолютно не відповідає тим цілям, які закладалися, коли приймали угоду про малий прикордонний рух. Це є фактично узаконена контрабанда не тільки товарів, а останнім часом ще й автомобілів, що стало великою проблемою для України, викликає певні протести і невдоволення, і тут існує серйозний поділ суспільства на бляхарів і їх прихильників, і антибляхарів, які виступають проти цих людей. І от ці проблеми треба вирішувати. І, очевидно, ні один уряд і ні інший не зацікавлений в тому. Бо український уряд мав би створювати певні робочі місця в цій зоні. Натомість польський уряд розуміє, що втрачає величезні інвестиції, які приносять так звані човники в польську економіку. Я не знаю зараз, які вклади. Пам'ятаю, що в кінці 90-х років човники інвестували в польську економіку до званої східної стіни близько 9 мільярдів доларів на рік. Погодьтеся, що це є дуже немала сума. О. Таким чином, це питання є дуже актуальне, так само, як питання цивілізованого кордону. Цей кордон, який зараз існує, це є дикий кордон. Це кордон, який не відповідає жодним європейським стандартам. І коли ми говоримо про права людини, про гідність людини і так далі, коли приїжджаєш на перехід, я згадую собі відомі слова «Оставь надежду всяк сюди ходящий». Що по-українському, що по-польському. Оці. Ну як може стільки існувати незалежна Україна і незалежна Польща? Скільки ми можемо говорити про європейські стандарти, якщо надалі між нами існує 6 приблизно, скажімо так, транскордонних переходів? Коли Польща входила до Європейського Союзу, то між нею і Словаччиною, скільки я пам'ятаю, було близько 50 переходів різного типу. Між нею і Чехією близько 100 переходів. Між нею і Німеччиною близько 30 переходів. А тут 6 переходів і хочуть пропхати верблюда в вушко голки. Тим більше, будуючи переходи, коли в'їжджаєш на 8 смуг, так? А потім все зводиться до 2 смуг на нейтральній смузі. Коли від в'їзду до виїзду 1 кілометр. Люди добрі, ну це і виступає одна пані воєводіна і каже, я багато ще чешу, бо це ще діє на границі, будує ще. Я недавно перетинав кордон в Грушеві, розмовляв з нашими хлопцями прикордонниками. Він каже, набудували тут, ми маємо до використання близько 20 кімнат, а використовуємо фактично одну, тому що вони нам не потрібні. Тобто замість того, щоб будувати непотрібні склади і приміщення, краще вкладати в дороги і інші речі. І це, розумієте, не є тільки вина, скажімо, однієї сторони. Тут обидві сторони повинні над цим працювати. І врешті кордон взяти під контроль, під моніторинг. Щоб ці люди, які працюють на кордоні, не чулися безкарними. І господарчих, і ні, але користуємо з оказії на темат імміграції української до Польщі, бо to jest sprawa, jak już mówiłem, wydaje mi się ważna. Po pierwsze, jeśli chodzi o wymiar stricte gospodarczy, od tego zacznę, żeby mnie pani moderatorka nie pozbawiła głosu, i o studentów, o których tu już była mowa, szerzej, nie tylko o studentów właściwie, to ja myślę, że jest pytanie, jak Polska powinna tę imigrację kształtować. I to jest pytanie na przykładzie studentów chociażby, prawda? Czy chcemy, żeby to byli ludzie, no studentów się zaprasza w dwóch właściwie celach głównie z zagranicy,
albo żeby płacili za studia, to jest taki wariant krajów rozwijających się, które sprzedają swoje usługi, albo żeby kraj ubogacali swoją wiedzą. No, Polska wymyśliła, mówię nieco ironicznie, trzeci system, mianowicie zmusiła system dopłacenia do studentów wschodu w ramach karty Polaka. To mnie osobiście, niezależnie oczywiście od pewnych uczuć sentymentalnych, wydaje się średnim rozwiązaniem, bo wolałbym, żeby albo na poziomie kraju przyjeżdżali ci najlepsi, a nie ci, co mieli się dokopać odpowiednich dokumentów, albo ewentualnie, żeby przyjeżdżali ci, którzy są płaci przynajmniej. Natomiast mówię, ten trzeci wariant wydaje mi się nie do końca. Natomiast jest parę innych aspektów tej imigracji, które mi się wydają istotne, już pośrednio związane tylko z ekonomią. Krótko, bo pan Górek już patrzy na zegarek demonstracyjnie. Wydaje mi się, i to jest również apel do osób tu obecnych, również do organizatorów naszych spotkań, że dość ważne jest, żeby ukraińskich imigrantów do Polski włączać w różnego rodzaju działalność polityczną i społeczną. Co chcę powiedzieć? Na poziomie politycznym, no dla mnie takim symbolem, niezależnie od jego osiągnięć czy braku, jest we Francji Manuel Valls, który urodził się w Katalonii, przyjechał w wieku lat kilkunastu z rodzicami imigrantami do Francji, no i tam zrobił karierę, jaką zrobił, został premierem Francji. I bardzo bym sobie życzył i zachęcam wszystkie siły polityczne, żeby na swoje listy wyborcze wpisywać nie tylko jak Platforma Obywatelska, a kiedyś Unia Wolności, przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce, co oczywiście jest chwalebne, tej takiej, która tam zawsze mieszkała, ale również ludzi, którzy przyjechali jako imigranci do Polski z kraju. Była jeden przypadek, nie wyszło, ale inicjatywa sama w sobie, że pomijając partię i osobę, jak najbardziej czynna. Druga rzecz, i to do organizatorów również naszych spotkań jest taka, że w tym dialogu polsko-ukraińskim rozmawiają Polacy z Polski z Ukraińcami z Ukrainy. Niekiedy się dołącza Polaków z Ukrainy czy Ukraińców z Polski. Natomiast w tym dialogu, w moim przekonaniu, za mało są obecni, a jest już w tej chwili dość prężne grono ukraińskich ekspertów pracujących w Polsce, zajmujących się polityką, sprawami społecznymi i tak dalej. Natomiast ich się jakoś dość często nie zauważa, bo są to ludzie młodzi, jak od paru lat dopiero działający, a to jest, myślę, dość ważny głos tej dyskusji. Następny punkt i już chyba ostatni, to jest kwestia wykorzystania również na poziomie promocji, tym razem Ukrainy. To jest to, co zresztą ambasador Deszczyca robił w pewnym momencie bardzo sprawnie. Wykorzystania przedstawicieli tej imigracji do Polski po to, żeby pokazać ich osiągnięcia, żeby pokazać, że Ukraińcy przyjeżdżający do Polski, czyli do Unii Europejskiej, to nie są wyłącznie opiekunki dla dzieci, pracownicy budowlani, ale to są na przykład, tak jak Szczęsny Pasiecznik, bardzo dobrze sobie radzą się artyści. Prawda? Po to, żeby ten wizerunek tego zarobiczanina trochę zmienić, a przy okazji zmienić też wizerunek całego kraju. Дякую. Я хочу подякувати всім учасникам, доповідачам і всім учасникам обговорення. Підсумовуючи, однозначно можна дивитися на показники, з яких ми почали, і казати, що Україна не є стратегічним економічним партнером для Польщі, але підсумовуючи з двох секцій, можна сказати, що Польща для України є важливим економічним партнером. Україна для Польщі є важливим партнером з точки зору безпеки. І тому ті зустрічі, які організовуються, в яких ми взаємообмінюємося думками, піднімаємо ті важливі проблеми, є дуже важливі і мусить нас обидві країни звернути увагу на найважливіші проблеми і знайти перспективні точки співпраці в економічних сферах, бо сильний сусід – це є добрий сусід. Дякую.